jedna rzecz, której właśnie teraz potrzebujemy, to są to głupie mody. Bardzo głupie mody. Jest tego tyle, że nawet nie mam pojęcia, od czego zacząć. Od gołębia, tak, to jest świetny pomysł. Gołąb w Minecrafcie to coś, na co nie zasłużyliśmy. Czy on wykrywa, że gracz jest pod nim i robi na niego kupę? Ej, no to powinna być jego główna funkcja, no. Niestety świat nie jest aż taki piękny. A może jest, w końcu istnieje na nim skrzynka demona. Co to niby znaczy demoniczna skrzynka? Halo, no normalna skrzynka, o co chodzi? Okej, nie, to jest normalna skrzynka. To nie jest normalna skrzynka. Co tu się właśnie stało? Ona umie skakać. Gołębiu, proszę, napraw się i zrób na nią kupę. Ej, dobra, ta skrzynka nie jest taka prosta do pokonania. Nie. Gdzie jest moja lista najdziwniejszych śmierci? Czy ja już kiedyś przypadkiem nie zginęłem od skrzynki? Okej, wychodzi na to, że nie. Śmierć przez skrzynkę w Minecrafcie, jestem dumny. I coś czujesz na tym filmie, to dopiero początek. Macie może ciemno w domku? Spoko. Z pomocą przychodzi nic innego jak słońce. Tak, możecie w swoim domku położyć swoje własne, prywatne słońce, które... Ej, jakie położę, to ja je kradnę z nieba. I dzień od razu zmienia się na noc. O kurde, Bele. Mogę ukraść słońce z nieba, no nie wierzę. Nie, nie, przepraszam bardzo, nie chciałem tego zrobić. Oddaję słońce, ma, macie je. O kurde, Bele, jest jeszcze większe niż myślałem. O nie, jest butelka, którą możemy zrobić Battle Flip Challenge. Jest Nokia 3030, z której możemy zrobić narzędzia. Jest zniszczalne narzędzie, ale to zaraz. Bo najpierw moim życiowym celem jest zrobienie Battle Flip Challenge. Let's go. Okej, nie wyszło. Dawaj, no uda się. Nigdy nie byłem w tym dobry, no. O, udało się. Naprawdę się udało, to nie tak, że ją tutaj położyłem, no. Nie da się jej tak po prostu położyć, okej? Dobra, może się da, po prostu mam farta, ale normalnie ona się kładzie na bok, bo nie wyszło. Po prostu ja jestem dobry w tą gierkę, okej? Bardzo dobry w tą gierkę. Ale jeszcze lepszy jestem w Nokia 3030, z której podobno możemy skraftować bardzo OP itemy. Jestem na to gotowy, let's go. O, jednak nie. Jak skraftować z niej ten głupi kill-off? A, że to tak się robi, okej? W sumie to logiczne, ta Nokia jest silniejsza od Netherytu. Już się boję, jak działa ten miecz kill-off. Mamy tu pancerny kill-off i pancerny miecz. Mogę zrobić też pancerną motykę? No jasne, czemu by nie? Ja nie mam pytań, co tu się właśnie dzieje. Mam właśnie cały ekwipunek z Nokii 3030, która... Okej, zabiję świnię na hita, to w sumie logiczne. Ale sprawdźmy, jak poradzi sobie z takim żelaznym golemem. Okej. Ile to zadaje obrażeń? 100 tysięcy? Nie, 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 ktoś naprawdę przesadził. Kopiąc tym kill-offem jestem szybszy niż na kreatywie. To wszystko jest niemożliwe. Polecam bardzo serdecznie narzędzie z Nokii 3030. Nie wiem w sumie tylko po co motyka, bo ora ona pole tak samo szybko jak każda inna. Ale taka już logika Minecrafta, a raczej jej brak. Przynajmniej ma 10 tysięcy użyć i 100 tysięcy obrażeń, tak samo jak miecz, co? Czy to znaczy, że mogę zabić żelaznego golema na hita motyką? Tak mniej więcej tyle. I to mało tego, mogę tą motyką na hita zabić też Withera. To było zbyt łatwe. Nie, no myślę, że w takim razie smok to byłaby tylko formalność. Lepiej zajmijmy się ważniejszymi rzeczami. Dlaczego ta ryba wygląda jak ptak? Co mogę zrobić? Oj, mogę nią strzelać, mogę ją strzelać, o! Wyrzutkiem łososi, naprawdę? Co jeszcze mnie tu spotka? Powiedzcie mi, co jeszcze? Okej, to coś wygląda jak aparat. Mogę zrobić kim zdjęcie tej pięknej świni? Co? On strzela, ten aparat to nie jest aparat, on strzela czymś! Nie wiem czym, ale nie może zabić nawet kurczaka, więc to nie jest zbyt dobra broń. Za to to może być broń doskonała! Kraftujemy ją z czterech żelaza i dostajemy nic innego jak robota sprzątającego w Minecrafcie. Super, świetnie, doceniam, chociaż jeszcze nie wiem, co on będzie sprzątał. Ciebie, Ruba, będziesz tu sprzątać? Oła, dobra, posprzątała mnie! Czy ja nie to, że wcześniej zostałem zabity przez skrzynkę, to teraz zabił mnie robot sprzątający? Czy to jest w ogóle możliwe? Śmierć numer 20 na liście przez robota sprzątającego. Ja walę, jak ja za jakiś rok albo dwa spojrzę na tą listę, to będzie mi naprawdę przykro. Kto normalny umiera przez armor stand albo przez Shreka? Przez papier toaletowy, przez utonięcie w mleku. A teraz jeszcze przez robota sprzątającego, no nie! Potrzebuję chwili spokoju, o kurczak! Tak się składa, że całkiem przypadkiem na moim biurku też mam takiego kurczaka! O Jezus Maria, co to był za dźwięk? Sorry, mój kurczak przechodzi mutację, okej? Okay? Sprawdźmy, jakie ten wydaje dźwięki! Nie, nie, no co to jest za podróbka, no? Prawdziwy gumowy kurczak brzmi tak! No, i to jest jego porządny głos. Ten tu w tym modzie brzmi jak jakaś podróbka, no? Tak nie brzmią porządne kurczaki! O, wenty, dawno nie grałem w Among Usa. Dzień dobry, czy mogę sprawdzić wenty? O, mogę sprawdzić wenty, naprawdę! Ja sobie tak dla jaj powiedziałem, co jest? No siema! Co ja mam zrobić z tym Among Usem? Boję się! On nie ma żadnej funkcji, serio. Za to na pewno to musi mieć jakąś epicką funkcję! Mam nadzieję, bo chcę właśnie wydać na jego produkcję za dużo itemów. To jest naprawdę narzędzie, do którego skraftowania użyjemy trójzębu, netherytowego miecza, netherytowej siekiery! I wielu, ale to wielu! Więcej epickich itemów. To połączenie musi być wybuchowe. A więc co my tutaj mamy? Nie mam pojęcia, ale wygląda co najmniej epicko. Powiedzcie mi więc, jak działa. Okej, okay. Niemiło działa, bardzo niemiło. Tak, może lepiej będzie to przetestować na kreatywie. Panie owieczko, przepraszam, jesteś moim celem, sorry. Ej, no co jest, to nie jest takie dobre jak myślałem. To powinno być o wiele bardziej wybuchowe. No broń, to jest jakaś kupa, dobra, jednak nie kupa, co? Dlaczego przed chwilą wybuchnęło tak słabo, a teraz wybuchnęło tak mocno? Jak strzelam z poziomu ziemi, to dzieje się to coś. Wszystko, co mówiłem, to jest jednak bardzo mocna broń. O kurde, Bele!
kurde! Ale to jest epickie! Nie wiem, czy warto było wydać tyle rzeczy, ile wydałem przed chwilą. Co to jest? To jest bardzo podejrzane, czemu to tu lata? I czemu to na mnie cały czas patrzy? Zatrzymało się na niebie, jak gdyby nigdy nic sobie tutaj stoi. Chyba nie powinienem się tym przejmować. Lepiej umrę sobie po raz kolejny od swojej broni, świetnie. Okej, czy te buty są przypadkiem genialne? Speed bridge'owe buty, czy to znaczy, że będę robił to, o czym myślę? Chyba tak, ale koks! Te buty tworzą automatycznie pode mną most! Dokładnie taki sam most, jak robią to progracze! Tyle, że ja się nie muszę nawet starać. Nie, bo może jednak trochę się muszę starać, bo właśnie spadłem. Tak, nawet mając takie buty, to jest ciężkie. Trzeba opanować w tym skręcanie, bo można bardzo łatwo spaść. To wygląda, jakbym zbudował tu jakiś roller coaster. Kapibara? Czy to jest to, o czym myślę? Kapibara. Jeśli twórca tego moda naprawdę dodał do Minecrafta kapibarę, to od dzisiaj go kocham. Proszę państwa, przed wami kapibara, tak! Nawet wygląda jak ona. Ile ja bym dał za to, żeby w Minecrafcie naprawdę były kapibary? Chcecie hodować sobie takie zwierzątko na ogrodzie? To byłoby najpiękniejsza rzecz na świecie. Co jedzą kapibary? Pszenicę albo jakieś ryby? Nie mam pojęcia. Co jedzą kapibary? Nie jestem sam, który tego szukał. Zjada rośliny lądowe, wodne i błotne. No dobra. Masz pszenicę, kapibary, rozmnażajcie się. O, oswoiłem ją! Dostała obroże, czy to znaczy, że mam swoją własną prywatną kapibarę? Świat jest pięknym miejscem. A Minecraft z kapibarami jeszcze lepszym. Bardzo przeraża mnie to, że nie sprawdziłem jeszcze nawet połowy rzeczy z tego moda. Bo tu jest dosłownie wszystko. Wliczając w to nawet takiego dziwnego kurczaka, który chyba bardzo chciałby być kołami od roweru. Albo jakimś silnikiem, nie wiem. Ale aspiracje w życiu chłopak ma całkiem spore. Kojarzycie taki batonik Mars? Nie wiem jak wy, ale ja zawsze zastanawiałem się, czemu nie ma ziemi. Jak jest baton Mars, to gdzie jest baton Ziemia? Na szczęście mody w Minecrafcie przychodzą z odpowiedzią. I nie dość, że mamy baton Marsa, to mamy jeszcze baton Ziemi. Chciałbym go zjeść, jestem głodny. Co, co jest? Chwilę, co jest? Ja chciałem go tylko zjeść, gdzie jestem? O nie, czy ja teleportowałem się na Marsa? Dzień dobry, kosmici, miło was widzieć. Co to są za kosmici niby? To jest po prostu chodzący Armor Stand. Co ja robię ze swoim życiem? Uciekam przed wielkim chodzącym Armor Standem na Marsie, na którego teleportowałem się po zjedzeniu batonika Mars. Czy uwierzylibyście w ogóle w tę historię, gdybyście jej właśnie przed chwilą nie widzieli? Czy ja może mogę zjeść batonik Ziemię i przetransportować się na Ziemię? Dobra, mam chyba lepszy sposób. A, to było zdecydowanie szybsze. Dobra, słuchajcie, ważna sprawa. Znalazłem mystery boxy. A jak wiadomo, otwieranie mystery boxów nigdy nie może skończyć się dobrze. O, ale tym razem wygląda to, że skończyło się całkiem spoko. Dostałem sztabkę ciasta, pasuje. Nie no, ja chcę więcej, to jest uzależniające. Wysypane pringlesy i mleko, ale wypite. Fajnie, to chyba znak, że wrócił stary. Więcej, dajcie mi więcej mystery boxów. Znowu mleko, znowu, o, co to jest? Nie wiem, to jest jakaś dynia i ona robi dziwne rzeczy. Dzień dobry, dynio. Powiem wam, że te mystery boxy jednak nie są zbyt ciekawe. Dostałem właśnie łopatę, która potrafi zamienić każdy blok w ścieżkę. Najbardziej przydatna rzecz ever. Dzięki niej w końcu mogę spełnić moje marzenia i zrobić drzewo ścieżkę. O, proszę bardzo, to drzewo ścieżka, mam nadzieję, że wam się podoba. Koniec z tym mystery boxem, no. Myślałem, że tu będą jakieś bardziej mystery rzeczy, a nie jakieś łopaty. Czy to jest fidget spinner? A to jest jakiś zestaw Lego. O, i tu mamy jeszcze nawet samochód. Kurde, bele, trzeba przyznać, że wygląda epicko. Minecart przerobiony na samochód, kozacko. Ale chyba wolałbym zbudować coś z Lego. Ło, naprawdę można budować. To prawda, tylko jeden klocek, ale zawsze coś, nie? A jakby tego było mało, to możemy jeszcze pokręcić fidget spinnerem. Nie, nie, dobra, wystarczy. W tym modzie jest za dużo bezsensownych rzeczy. Dlatego też idę do kibla. Spłukuję wodę, wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli tego jeszcze nie robicie. A my widzimy się jutro 15:30 w kolejnym odcinku. Siema! O, i właśnie nadeptałem na Lego, tak? To jest moja ostatnia śmierć, naprawdę? Dobra, dopisuję do listy. Przez nadepnięcie na Lego. To już jest za dużo, dobranoc, cześć. Wow, ale jeśli nadal jakimś cudem mało ci głupich modów, to koniecznie wbij na odcinek, który masz właśnie teraz po prawej stronie. Poznajdziesz tam jeszcze więcej rycia bani. Także widzimy się po drugiej stronie, siema!